Witam serdecznie w piątek, 11 grudnia, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o szybkim Pendolino, które pojawi się w naszym mieście już w niedzielę, a także o uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza oraz arcyważnym spotkaniu Piasta. Tomasz Czoik, zapraszam. W najbliższą niedzielę, 13 grudnia, z Gliwickiego Dworca po raz pierwszy w normalny kurs odjedzie szybkie Pendolino. Nowe połączenia na trasach Gliwice-Warszawa i Gliwice-Gdynia wprowadzone zostaną w związku ze zmianami rozkładu jazdy w całej Polsce. Do Warszawy dojedziemy w 2 godziny i 52 minuty, czyli o 17 minut szybciej niż obecnie. Dużo szybciej dotrzemy też nad morze. Obecnie zajmuje to 12 godzin. Po wprowadzeniu Pendolino do dworca Gdynia Główna dojedziemy w 6 godzin i 10 minut. Od niedzieli liczba połączeń PKP Intercity w całym kraju wzrośnie o 20%. Niestety w górę pójdą ceny przejazdów. Do 2 wypadków z udziałem pieszych doszło wczoraj w Gliwicach. 2 ranne osoby trafiły do szpitali. Do pierwszego zdarzenia doszło w Sośnicy około 5:20. Kierujący Deutico, 21-letni mieszkaniec Zabrza, potrącił 59-letniego mężczyznę. Ustalono, że potrącony Gliwiczanin został uderzony siłą, która odrzuciła go na odległość około 30 metrów. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Kolejne zgłoszenie o wypadku na pasach wpłynęło około 11:20. 80-letni Gliwiczanin, kierujący Nissanem, jadąc ulicą Trauguta, potrącił prawidłowo przechodzącego przez jezdnię 76-letniego mężczyznę. W tym przypadku pokrzywdzony doznał złamania kończyny. Po raz 13 w Gliwicach odbył się Dzień Wolontariusza. Uroczysta gala na scenie Bajka Kina Amok miała na celu podziękować tym, którzy na co dzień pomagają innym bezinteresownie i bezpłatnie. W tym roku spośród prawie 30 nominowanych gliwickich wolontariuszy wybrano zwycięską dziesiątkę. W obradach jury udział wzięła nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Baron. Jak zaznaczają organizatorzy, wszyscy obecni na sali społecznicy zasługują na nagrodę. Właśnie dla nich przygotowano moc atrakcji, wśród nich występ teatrzyku WTZ Tęcza. Za chwilę rozpocznie się gala wolontariusza, w tym roku wyjątkowa aż dla 10 osób. W tym roku zorganizowaliśmy konkurs pod nazwą Wolontariusze Roku, aby móc tym sposobem uhonorować jak największą liczbę osób, które na co dzień bez splendoru, bez poklasku, bez uznania i cichutko pracują sobie jako wolontariusze w gliwickich organizacjach pozarządowych i w gliwickich instytucjach. To będzie 10 szczęśliwców, a kto ich wybierał? Wybierała ich kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przedstawiciele mediów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciel Centrum Handlowego Europa. Za rok też się będziemy tutaj spotykać w tym samym celu? To zobaczymy. Mieliśmy już galę w Mrowisku, mieliśmy wcześniej też galę tutaj w kinie Amok Scena Bajka. Co za rok, to zobaczymy. Zakończyła się modernizacja zabytkowej willi Caro, siedziby muzeum w Gliwicach. Teraz ma być nie tylko ładnie, ale i wygodnie dla ludzi i zabytków. Nowe udogodnienia dadzą muzealnikom także nowe możliwości. To już śmiało można powiedzieć, że remont w gliwickim muzeum się zakończył. To, co jest najważniejsze, wydarzyło się w środku. Tak, zakończył się trwający 6 miesięcy remont, a dokładnie modernizacja willi Caro, mająca na celu podniesienie standardów wystawienniczych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. W salach wystawienniczych, a także w salach edukacyjnych na drugim piętrze i w sali konferencyjnej willi Caro została zamontowana nowoczesna instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna wraz z systemem nawilżania. Dzięki temu nasi zwiedzający, a także nasze zabytki będą mogły odetchnąć z ulgą, ponieważ w istotny sposób podniesione zostały standardy wystawiennicze. Dzięki temu będziemy też mogli nawiązać współpracę z instytucjami, muzeami, chociażby z zagranicy, które mają bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące warunków, w jakich wystawiane są ich zabytki.
Także będziemy już niedługo mogli zaprosić na wystawy, podczas których pokażemy niezwykle cenne zabytki właśnie z tych instytucji. To ile kosztował ten remont? Koszty modernizacji, które zostały sfinansowane w całości z budżetu miasta Gliwice, wyniosły prawie 1,5 miliona złotych, ale podniesienie standardów wystawienniczych myślę, że było dobrą inwestycją. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Zapraszam na informacje sportowe oraz pogodę. Drużyna Śląskiego Stowarzyszenia Kajakowego Wiking Gliwice z sukcesami wystąpiła podczas ogólnopolskiego barburkowego wyścigu kajakowego organizowanego na Zalewie Rybnickim. W zawodach na dystansie 15 km reprezentantka gliwickiego klubu Adrianna Jaroń zajęła trzecie miejsce w kategorii K1 kobiet. W ogólnej klasyfikacji Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking zajęło drużynowo trzecie miejsce, odbierając dyplom oraz puchary. Arcyważne spotkanie przed Piastem Gliwice. Niebiesko-czerwoni w niedzielę o 18:00 na wyjeździe zmierzą się z Legią Warszawa. Przewaga podopiecznych Radosława Latala nad wicemistrzami Polski wynosi już tylko 5 punktów. Jeżeli Piastunki ulegną graczom ze stolicy, dystans między dwoma drużynami zmniejszy się do 2 punktów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.